cieszę się, że udało nam się wykonać te mosty w terminie, w dobrej jakości. Bardzo będziemy tutaj mile wspominać, mam nadzieję, że będą służyć. Nie mieliśmy tu jakichś specjalnych problemów. Raczej wszystko szło zgodnie z planem. No przede wszystkim trzeba zwalniać tutaj. A myślę, że obiekty i droga jest teraz tak, jest równa, jest bezpieczna, tylko żeby nie zapominali, że to jest, że droga jest wąska i że jednak trzeba tą ostrożność zachować, zwłaszcza w lesie. Most jest na pewno miejscem, które uczęszczane jest codziennie przez żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Z kierunku tutaj od Bolesławca część żołnierzy dojeżdża codziennie rano do pracy i po pracy o godzinie 15.30 tą samą drogą wracają do swoich domów. Most ten tutaj też ma, jeśli chodzi o znaczenie strategiczne, to jak najbardziej. W trakcie ćwiczenia jest to kluczowy element infrastruktury, który umożliwia przemieszczanie się naszym wojskom. Żołnierze na pewno są zadowoleni, że most jest już otwarty. Ułatwi to na pewno codzienne funkcjonowanie. Nie będzie trzeba korzystać z wyznaczonego do tej pory objazdu. Historia tego mostu sięga od momentu, kiedy Rosjanie opuścili Świętoszów i kiedy zaczęło się polskie zagospodarowanie. To wtedy powstał pierwszy most, most czasowy, wojskowy. Ten most nie wytrzymywał próby czasu ze względu na obciążenie mostowe. W związku z tym trzeba było podejmować decyzje dotyczące remontu tego mostu bądź przebudowy tego mostu. Ten most pierwszy wytrwał bodajże 10 lat, potem w 2002 powstał kolejny most. On również nie wytrzymywał próby czasu i dopiero ten dzisiejszy most, który oddajemy, myślę, że to jest most na miarę XXI wieku, że on ten most wytrzyma i wszyscy będą zadowoleni. Skończony został do 1 września. Natomiast wszystkie czynności formalne, administracyjne zakończyły się z dniem dzisiejszym i dzisiaj już oficjalnie przez ten most można przejeżdżać bezpiecznie i bez strachu, że ktoś zatrzyma na moście i powie, że tędy nie można jechać. Czy otwieranie go 3 dni przed wyborami to przypadek? Ja nie sądzę, wie pan, bo wszystkim zależało to na czasie, żeby to jak najszybciej nastąpiło. No, generalnie cały kontrakt kończy się będzie pod koniec października, także to akurat nie miało nic wspólnego z kalendarzem wyborczym.